Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy sobie temat pętli, czym one są i na czym polegają. Także na początku zaczniemy sobie od naszego zdarzenia początkowego, czyli kiedy kliknięto zieloną flagę. I teraz schodzimy do zakładki kontrola. Tutaj mamy różnego rodzaju pętle. Teraz tak, czekaj przez ileś tam sekund, to jest logiczna komenda, to myślę, że nie trzeba tłumaczyć, po prostu cały nasz program naszego duszka się zatrzymuje i czeka przez ileś tam sekund. Teraz przechodzimy do pętli. Mamy pętlę powtórz ileś razy. Teraz mamy na przykład powtórz 10 razy i chcielibyśmy, żeby nasz duszek 10 razy się przesunął o 10 kroków i odbił od brzegu, jeżeli jest taka potrzeba. Teraz co się stanie? 10 razy wykona się kod, który jest właśnie w środku tej pętli. 10 razy przesunęliśmy się do przodu i odbiliśmy się od brzegu. Kolejno. Mamy pętlę zawsze. Myślę, że mówi to samo przez siebie, czyli nie, że 10 razy będzie się to wykonywać, tylko będzie się to wykonywać w nieskończoność. Teraz jak odpalimy nasz program, to nasz duszek będzie w nieskończoność chodził w lewo i w prawo. Kolejna pętla. Jeżeli. Właściwie nie jest to pętla, tylko warunek. Do warunków będą nam potrzebne czujniki, które są tutaj na dole. Jednak ich kwestie poruszymy w następnych odcinkach. Jednak możemy sobie zbudować coś prostego, czyli weźmy sobie czujnik dotyka wskaźnika myszy, to wtedy przesuń się o 10 kroków. Co to zrobi? Będzie cały czas powtarzać, będzie sprawdzać, czy nasz duszek dotyka wskaźnika myszy. Jeżeli nasz duszek dotknie wskaźnika myszy, to przesunie się o 10 kroków. Zobaczmy, jak to wygląda. A jeszcze przy okazji możemy się odbić od ściany, jeżeli jest, już mamy koniec planszy, żeby nam nie wyszedł poza planszę. Odpalamy nasz program. Teraz, kiedy dotknę naszego duszka, to on będzie od nas uciekać. Będzie się przesuwać o 10 kroków. Dobrze, pójdźmy dalej. Jeżeli to, w przeciwnym razie to. To jest dosłownie to samo, co jeżeli, tylko że mamy przeciwny warunek. Czyli jeżeli nie dotyka naszego wskaźnika, jeżeli by nie dotykał naszego wskaźnika myszy, to zrobi nam coś innego. Załóżmy. Jeżeli dotyka wskaźnika myszy, to się przesuwa. W przeciwnym razie powiedzmy, żeby się... Powiedzmy, że będzie się przesuwać do tyłu o 5 kroków, czyli o minus 5. Spróbujmy. Widzicie, nie dotyka wskaźnika myszy, więc się przesuwa cały czas w tył. Jak go dotykamy, to nagle przesuwa się w przód. Dobrze. Kolejnym jest czekaj aż. To jest to samo, co właściwie czekaj, tylko że tu potrzebujemy warunków. Jak powiedziałem, warunki będziemy uwzględniać w kolejnych odcinkach. Dlatego też teraz tego nie będziemy uwzględniać. Powtarzaj aż jest dokładnie tak samo. Tutaj możemy powtarzać, że zamiast jeżeli, to powtarzaj aż nasz duszek dotyka wskaźnika myszy, tak? To wtedy się przesunie o 10 kroków i odbije od brzegu. My teraz jak to odpalimy, to jeżeli dotykamy wskaźnika myszy, to będzie to robił. Teraz tak, kolejną komendą jest zatrzymaj wszystko. Czyli na przykład czyli zróbmy sobie pętlę zawsze. Nasz duszek będzie się przesuwał zawsze o 10 kroków. Ale jeżeli, czyli tutaj wybieramy sobie, jeżeli nasz duszek zostanie dotknięty przez wskaźnik myszy, to zatrzymamy wszystko. Albo ten skryt, albo innego duszka, my zatrzymamy wszystko. Teraz odpalimy to. Widzicie nasz. A jeszcze możemy dodać komendę odbij się od brzegu, żeby nie było takiej sytuacji. Teraz widzicie, nasz duszek chodzi lewo-prawo, kiedy teraz go dotkniemy. To się wszystko zatrzymało, cały program stanął. Kolejną komendą jest kiedy zaczynamy jako klon i utwórz klona. Tego nie będziemy poruszać. Ważne jest tylko to dla Was, że istnieje takie coś jak tworzenie klona. Polega to na tym, że właśnie możemy kilka razy sklonować siebie
i mieć jakiś osobny kod do klonów. To jest już bardziej zaawansowane, dlatego też to zostawimy. Dobrze, myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Jeżeli coś jest niejasne, to napiszcie o tym w komentarzu. Ja dziękuję Wam za oglądanie, no i widzimy się w następnym odcinku.